Trzeba mieć parę specyficznych cech, żeby być dobrym dziennikarzem radiowym, dobrym radiowcem. No takie podstawowe rzeczy oczywiste, jak to, że należy mieć w miarę dobry głos i dobrą dykcję. Nad jednym i nad drugim można pracować, nawet jeżeli natura nie obdarzyła nas szczególnie dobrym głosem, a dykcję też mamy taką sobie, nic nie szkodzi, nad tym można pracować, są specjalistyczne ćwiczenia, są logopedzi, którzy mogą pomóc, no i przede wszystkim jak się ma silne przekonanie, że się chce to robić, to znam wiele osób, które wydawałoby się na pierwszy rzut ucha, że się nie nadają do pracy w radiu, a potem się okazało, że świetnie sobie radzą. To jest pierwsza rzecz, to jest oczywista rzecz, a druga rzecz to jest taka, że trzeba umieć pracować zespołowo, godzić się na to, że się nie jest niepodległą wyspą i samotnym żaglem, tylko że każda rzecz, którą się robi w radiu, to jest kilka osób, z którymi się trzeba dogadać, umieć ich słuchać, umieć ich przekonywać do swoich pomysłów i w trakcie pracy na antenie korzystać z ich rad, podpowiedzi, zwracać uwagę na to, co one myślą, tak, słuchać potem ich recenzji, to jest bardzo ważne. I jakby podchwytywać też dobre pomysły i umieć się dzielić własnymi pomysłami z innymi, to często bywa bardzo problematyczne, bo jest wiele osób, które jak już mają jakiś dobry pomysł, uważają, że są, no, że powinny go zachować dla siebie, tak, żeby też zebrać wszystkie frukty potem, a to niestety tak nie działa w radiu. W radiu jest bardzo ważne, żeby pracować zespołowo. Myślę, że to jest dla mnie, jako dla szefa, że to są najważniejsze cechy. No oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych cech, które powodują, że ktoś jest dobrym albo nie jest dobrym dziennikarzem. No to jest krytycyzm, odwaga, asertywność, umiejętność docierania do prawdy, analityczny sposób myślenia. Trzeba być upartym, nie dawać się zbywać swoim informatorom, rozmówcom, którzy chcą tam coś, nic nie chcą powiedzieć, a na przykład używają wielu słów do tego, żeby nie powiedzieć. Jeżeli chcemy o coś, czegoś się dowiedzieć, o coś zapytać, to musimy tak długo pytać, tak długo drążyć, aż uzyskamy tę wiedzę. No, trzeba być odważnym, bo nie każdy jest odważny na tyle, żeby zadawać czasami trudne pytania innym ludziom. Albo żeby ponosić konsekwencje tego, co napisze, powie, czy jakiej zrobi materiał, bo czasami te konsekwencje bywają przykre. No, dziennikarze czasami nadeptują komuś na odcisk i muszą się potem umieć zmierzyć z tymi konsekwencjami, więc trzeba być ekstrawertykiem, trzeba lubić ludzi, umieć ich słuchać, umieć się z nimi komunikować. Bardzo rzadko, nigdy nie widziałam, zwłaszcza w mediach elektronicznych, żeby sobie dobrze radził ktoś, kto jest nieśmiały, kto jest introwertyczny, zamknięty, skromny za bardzo. No, to nie są dobre cechy dla dziennikarza. Jeżeli ktoś jest takim troszkę odludkiem, nieśmiałym i skromnym, to raczej powinien sobie poszukać innego zawodu.